Godzina 13:54. Jesteśmy w Wydziale Komunikacji w Czarnkowie. Pan naczelnik. Rejestrację pojazdu. Rejestruje nam pojazd, proszę na ten. 22 numerek. Bilet pokazać. Tak, odbiór dowodów również do B12. Zero oczekujących klientów. Prawo jazdy. D12, zero oczekujących, jeden oczekujący klient. Tak, spotkaliśmy go właśnie, jak się rejestrował. Witam Państwa bardzo serdecznie, jesteśmy w Wydziale Komunikacji w Czarnkowie. Spotkaliśmy się z Panem Naczelnikiem Wydziału, Panem Robertem Ratajczakiem. I właściwie, Panie Robercie, mamy tylko jedno pytanie, bo wracamy z Szamotu w tej chwili. Jak Wy to robicie, że u Was nie ma kolejek o godzinie 14? Mało tego, że są wolne numerki, co przed chwileczką pokazaliśmy. No to właściwie jest moje pytanie. Jak to robicie? Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom mieszkańców. Zgodnie, to znaczy razem z zarządem powiatu w ciągu roku zatrudniliśmy 3 dodatkowe osoby do rejestracji pojazdów. Czyli ile w tej chwili pracuje? W Czarnkowie pracuje 9 osób i 6 osób pracuje w Czcionce. Czyli w sumie 15. Tak. Tak. Na ilu stanowiskach? W Czarnkowie rejestrujemy na 4 stanowiskach, jeżeli chodzi o osoby fizyczne. Dodatkowo uruchomione zostały 2 etaty do obsługi przedsiębiorców, którzy rejestrują pojazdy w imieniu innych osób. W Czciance rejestrują 3 osoby, osoby fizyczne, i jedna osoba rejestruje przedsiębiorców, którzy w imieniu innych osób rejestrują pojazdy. Czyli w tych dwóch oddziałach pracuje w tej chwili 15 osób, tak? Tak, tak. Nie są to wszystkie osoby do rejestracji pojazdów. W Czarnkowie rejestruje w sumie 6 osób, w Czciance 4 osoby, czyli 10 osób rejestruje pojazdy. Jeśli chodzi o ilość załatwianych spraw, rozumiem, że w Czarnkowie jest więcej niż dużo, w Czciance. Jakieś 2/3. Dobrze, to proszę mi teraz powiedzieć, jak to robicie, wracam do pytania, że tych kolejek jednak nie ma, bo ilość samochodów zarejestrowanych jest porównywalna z tymi, które są w Szamotułach. Czy Wy macie również ten problem, bo to dla starostwa jest problem rejestrujących pojazdy przedsiębiorców, którzy przychodzą i biorą kilka biletów i tak dalej? Znaczy, rozwiązaliśmy ten problem w ten sposób, że utworzyliśmy dodatkowe stanowiska do obsługi tylko tych przedsiębiorców. Ile ich jest? 3. I codziennie czynne? Tak. Tak, oni rejestrują się oddzielnie do tych stanowisk, nie zabierają kolejki osobom fizycznym, które chcą sobie same zarejestrować pojazd. Czyli 3 stanowiska codziennie i tak, to rozwiązało jedno problem. Jedno w Czciance, 2 w Czarnkowie. I na chwilę obecną jakoś dajemy radę. Oprócz tego w tym roku, uruchomiliśmy możliwość internetowego zapisywania się na wizytę. Z tej możliwości korzystają tylko i wyłącznie osoby fizyczne, które chcą zarejestrować swój samochód, natomiast nie przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy są kierowani do dzielnic stanowisk. Czyli nie mogą po prostu, tak? Nie. Żeby już nie wydłużać niepotrzebnie kolejki. Dobrze, a proszę mi powiedzieć, jak to wyglądało w czasach pandemii, bo u nas w Szamotułach się w tej chwili zrobił taki korek w granicach 400 spraw niezałatwionych, które wpłynęły na maila, ale w momencie, kiedy skończyła się pandemia, one zostały właściwie przekierowane, że muszą jeszcze raz tą sprawę załatwiać. Pracowaliśmy cały czas. Załatwialiśmy osoby, które zapisywały się telefonicznie. Wchodziły normalnie do wydziału. Zapisane były na konkretny dzień, konkretną godzinę. A czyli nie mieliście blokady wejścia? Nie mieliśmy. Było to weryfikowane przy wejściu. Czy rzeczywiście taka osoba jest zapisana, jeżeli była, wchodziła do wydziału. Dziennie w ten sposób załatwialiśmy około 70-80 osób. Rozumiem. Ułożyliśmy w ten sposób grafik, żeby maksymalnie były 2-3 osoby na daną godzinę w wydziale. Czyli w tej chwili, pomijając tych przedsiębiorców, dla takich indywidualnych mieszkańców macie otwarte... W Czarnkowie 4 stanowiska, w Czciance 3. Na chwilę obecną... Ale to dla indywidualnych. Dla indywidualnych. Na chwilę obecną, jeżeli ktoś chce się zapisać przez internet, wolne terminy są na początek przyszłego tygodnia. Jeszcze z takich ciekawostek powiem, że od 7 czerwca otwieramy się całkowicie, czyli każda osoba, która chce zarejestrować pojazd, nie musi się do nas umawiać telefonicznie, może się umówić internetowo. Dla tych osób będą przewidziane 2 stanowiska, które będą załatwiały te osoby, że tak powiem, poza kolejką. Czyli ktoś jest na przykład umówiony na wtorek na godzinę 10, we wtorek o godzinie 10, mimo tego, że będzie na przykład kilkanaście osób oczekujących w kolejce, będzie wchodził.
Dobrze, a proszę mi powiedzieć taką rzecz, no bo ja po prostu nie mogę wyjść z podziwu, że jednak można to poustawiać. Jeśli chodzi o kolejki, w ogóle tworzą się kiedyś takie kolejki długie jakieś tam, żeby blokowały? Tworzyły się kolejki dosyć duże przed pandemią. W czasach pandemii, w takim najbardziej newralgicznym momencie, styczeń, luty w tym roku, czas oczekiwania był w granicach 3 tygodni na wizytę od umówienia się. Natomiast staraliśmy się zrobić wszystko, żeby się zmieścić w tym ustawowym terminie 30 dni, żeby takie osoby załatwić. Interesuje mnie jeszcze ta sprawa właśnie, że można się rejestrować poprzez maila, tak? Poprzez stronę internetową, tak. Na stronie... No ale u nas można też teoretycznie, natomiast wolny termin pewnie w przyszłym roku, bo wszystkie te kratki, które są, to są już w tej chwili zajęte. Na razie nie mamy tego problemu. Poradziliśmy sobie z tym w ten sposób, że każda osoba może maksymalnie zamówić sobie 2 wizyty w jednym dniu. I z umawiania się w ten sposób... Mówimy ciągle o indywidualnych. I z umawiania się przez internet wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy rejestrują w imieniu innych pojazdów. Rozumiem. I tego pilnujecie? Tak. No ale jak oni mają 2 okienka do dyspozycji codziennie... Tak. No to mają ustalony grafik, cotygodniowy grafik mają ustalony. Każdy z tych przedsiębiorców przychodzi w konkretny dzień, na konkretną godzinę. Ma ustalone ilość spraw, jaką może załatwić. Czyli nie ma dla Was problemu, żeby część spraw była załatwiona też mailowo, tak? To znaczy mailowo. Przyjmujemy poprzez ePUAP zgłoszenia zbycia i nabycia, to załatwiamy na bieżąco. Tak, to tak jak wszędzie. Do tej pory jeszcze jest wystawiona urna do końca tego tygodnia przy wejściu do urzędu, gdzie są wrzucane wnioski o wyrejestrowania pojazdów i zgłoszenia zbycia, to również załatwiamy na bieżąco. Natomiast sama rejestracja i wydawanie praw jazdy, no to trzeba być osobiście. I jak przyjdę o 14.30 albo 14.45, to też dostanę numerek, do której macie? Do 14.30. 14.30. Znaczy, na chwilę obecną dostanie Pani numerek, jeżeli jest Pani umówiona. Od poniedziałku, od 7 czerwca, jeżeli Pani przyjdzie o 14.30, no to dostanie Pani numerek. To tak jak najbardziej. Nie. No to chwilowo nie ma. To może jeszcze wrócę do przedsiębiorców. Proszę mi powiedzieć, czy przedsiębiorca ma ograniczoną ilość spraw do załatwienia danego dnia, czy on może załatwić tyle, ile chce? Ma ograniczony czas na załatwienie tych spraw. 2 godziny dziennie. W ciągu tych 2 godzin średnio robią w granicach 8-10 spraw. Ale też są umawiane internetowo, tak? Nie. Oni się umawiają konkretnie z osobami, które rejestrują przedsiębiorców. Czyli z urzędnikiem. Tak, dokładnie. Urzędnicy prowadzą dla nich grafik ustalany raz w tygodniu. Czyli nie ma tego sztucznego tłoku, który się tworzy, bo on musi o 4 rano wstać, żeby sobie pobrać numer. Nie, tak? Absolutnie nie. Bo on jest umówiony. On jest umówiony na konkretną godzinę. Osoby, które umawiają się przez internet, przychodzą o konkretnej godzinie. W granicy tak 5-10 minut przed czasem, żeby sobie wejść, zdezynfekować dłonie, usiąść, poczekać chwileczkę na przywołanie. Proszę mi powiedzieć, czy ta sprawa z przedsiębiorcami jest prostą sprawą, czy naprawdę tak skomplikowaną, że nie można tego rozwiązać? To można rozwiązać. My z każdym z nich rozmawialiśmy przed wprowadzeniem tych rozwiązań. Wytłumaczyliśmy, jak my byśmy to widzieli, żeby usprawnić pracę wydziału. Ustaliliśmy z nimi grafik i do tej pory nie ma z tym żadnego problemu. I oni między sobą już tam resztę dogrywają, tak? Tak. Między sobą i znamy, nie? Jeżeli na przykład, jeżeli wiedzą, że tego dnia nie będzie ich, no to nam to mówią, że na przykład tego dnia ich nie będzie. Więc... Czyli przedsiębiorca przychodzi do Was, ma 2 godziny na załatwienie spraw. To ile tych spraw załatwi, tak. Zależy między innymi też od niego, w jaki sposób te dokumenty przygotuje, tak? Tak, dokładnie. Proste. Nie widać. Czyli umawiamy się teraz przez, no, przez internet. Próbujemy się umówić na przykład, no powiedzmy, że chcę odebrać dowód. Odbiór dowodu. Odbiór dowodów rejestracyjnego, twardek. Kiedy? Termin jest na jutro, na 9. Na jutro, na 9. I po prostu sobie go... Na 4, na 9.15, na 9.30 można się umówić. Praktycznie cały przyszły tydzień również są wolne terminy. Rozumiem. A proszę mi to jeszcze pokazać tą rejestrację. Rejestrację już pokazuję. Bo to jest u nas największy problem. Najbliższy wolny termin na 10. 12, 12, 13, 13. I potem 11. Potem 11, tak. I potem 14. 5 godzin i 14. 2 tygodnie do przodu umawiamy.
Jutro, czyli drugiego, pojawi się również 15 do umówienia. Mhm. Rozumiem. Na prawo jazdy terminy są jeszcze lepsze. Na jutro można na 9:40 się udać na przykład. 4:04 godziny dostępne. Mhm. Czyli te czerwone to są aktywne? Aktywne dni, tak. Aktywne dni. Jutro pojawi się 15 jako aktywne. Mhm. Bardzo dziękujemy za wyczerpujące nasze odpowiedzi, a tak na koniec w jednym zdaniem proszę mi powiedzieć, co zrobić, żeby rozładować kolejki szamotulskie? Usiąść i porozmawiać. Ale kto z kim? Urzędnicy z przedsiębiorcami przede wszystkim. Dziękuję.